podzespoły. Darmowa włóknina. Tak mi się wydaje, bo to było wykształcenie, utylizacja. I dopiero tutaj są te wygodne domy, ale ja ich nie chcę. Trwałe ściany, dom dwupiętrowy. Coś tam, coś tam. Mamy za wiele tego. A nie mamy przecież handel wymienny zrobiony. Co ja pierniczę. Zróbmy ten ekwipunek. A ja już się biorę za wymianę tego wszystkiego. Kamienica. Może najpierw... chyba, że tutaj się zmieści. No nie bardzo. Znaczy musielibyśmy ścieżkę troszeczkę przerobić. Chyba, że nie. Anuluj. Fala cieplna, dobrze. Znaczy nie dobrze, no ale... Dajmy tutaj, w ten sposób. No i tu będziemy stawiać kamienicę. A schronienia zaraz polikwidujemy. Jak tylko wybudują. I tyle, tu już trzecia się nie zmieści. Nie dotykaj domku. Idź sprawdzić tutaj. On. Okej. A ty jeszcze masz podzespoły do podniesienia. Fala cieplna, powiadacie. Dobrze, to jeszcze w takim razie tą małą wieżę wodną postawimy. Jedna kamienica jest, więc wyburzamy schronienie. Pojemność 67%. Wybórz. Pojemność magazynu. Mamy 166. Lepsze kosy. Ale to chyba raczej nie. Zawodowi kucharze nie. A tu miałem chyba tę strategię zrobić, tak? Że pojedynczy wilk. Ale to było tutaj. Grubego zwierza. Dobrze, zróbmy to. Desek nam powoli brakuje, kurde. Tam są właśnie same deski praktycznie zaznaczone, żeby zbierali. Okej. I te pozostałe możemy wyburzyć. Nie ma chyba bezdomnych, nie? Jest 6 na 8, no. Są 3 kamienice i dają radę. Także tu mamy teraz sporo miejsca na wybudowanie innych rzeczy. Sprawdź ten teren. Okej. No a ty bierz robaki darmowe. Aha, centrum handlowe miałem postawić. Tutaj? Czy tutaj będziemy kamienice dalej dostawiać? Może tutaj damy? Tak idealnie się tam wpasowuje.
Oh no. Uprawy nam się palą. Shit. Skurowanie. Obojętnie już w zasadzie tutaj w co zainwestujemy. Wydaje mi się. To nie. Trwałe szwy. Schronia namiot. Nie. Dobra. Zróbmy zatem to. No to, nie wiem, tak to wygląda, jakby się paliło, nie? Te nasze uprawy. Jakbyśmy je tracili. Mamy produkcja wody minus 8. Mamy darmowe lekarstwa. Minus 8. A woda się zdążyła uzbierać? Tak średnio bym powiedział. Znaczy no pewnie tak, ale... Wędrowny kupiec. Za... Aha, plus 10 ubrań za 16 betonu. To jest całkiem dobry deal. Lekarstw na razie nie. Chociaż też nie był to zły deal. Okej. Budowa centrum handlowego została zakończona. A jak my teraz możemy handlować? Moment. To jednak w dalszym ciągu chyba musimy w miasto klikać. Ta. Dobrze, jak to teraz wygląda? Batoniki proteinowe. Foafomeber. Czyli że co, że... A że ja to mogę dać? Okej. Okay. I tu jest ilość. Wartość przedmiotu. Przedmiot kolonizatora. Narzędzia służące do kopania. Cięcia i tym podobnie bez narzędzi praca. Idzie znacznie wolniej. Ilość 1. Dobra, ale nie wiem. Załóżmy. Aha, i wartość. Tutaj jest pisana wartość przedmiotu. Mamy pszenicę, nasiono słonecznika, nasiono marchwi, sedan 5500. Dobrze, przykładowo byśmy beton. Aha, czyli tak to wygląda teraz. Batoniki proteinowe. W zasadzie nie bardzo mi to jest potrzebne. Mamy żywności, będziemy mieć pełno innej. Okej. Potwierdź. Ile mamy waluty? Waluta 0. Chwila. Wróć. Czemu nasze srebrne monety ze srebrnego świata używane w handlu? Co? Czemu nie mogę? A, chyba że to też musimy poczekać, aż oni to zrealizują, czy coś? Ja nie wiem. Coś tam chyba odzyskaliśmy z tych upraw. Wody, tak wiem. Ale to zaraz powinno przejść. Nie, jeszcze nie brakuje. Oni jak zwykle gadają głupoty. Zbuduj więcej składów, a to ciekawe po co, skoro skład tutaj jest w 60% zapełniony zaledwie.
Dobrze, że nasze domy się nie zapalą od tych pól. Że jeszcze nie wprowadzili czegoś takiego. Dopiero by było. Kurde, czemu oni nas nie informują? Czemu tu jeszcze podzespoły są? Kurde. Coś mi się tutaj popierniczyło. Dobra, i co z tym? No i nic. No nie wiem, dałem im kurde te batony. Poczekaj na zakończenie katastrofy. Powinienem... Jest, dobrze. Bierzemy. Bierzemy. Dlatego, że kolejny specjalista się nam bardzo przyda. Idź może do góry. Ten tutaj dół będzie sprawdzał. Zero wody. Mimo wszystko mam nadzieję, że dadzą radę. Sprawdź tutaj. Okej, darmowe części, tutaj darmowe leki. A ty sprawdź, co tutaj się znajduje. Ile ty ma, jakie masz statystyki? Całkiem niezłe, będziesz się bić. Oh yes. Katastrofa minęła. Przybył konwój do... O, właśnie, jest, dobrze. Wszystko jest... Wszystko się zgadza. Wody mamy 9, powoli się będzie zbierać, więc teraz tak. Handel. Mamy 150 waluty. To jest jeszcze za mało. Więc oddamy im trochę betonu. Bo co my byśmy chcieli? Słonecznik nie potrzebuje w zasadzie. Marchew byśmy sobie wzięli. No na auto to już w ogóle nas nie stać. Betonu jest w cholerę. I całego to może nie. Ale... W zasadzie my go na bieżąco praktycznie wydobywamy. No dobra, może zostawimy sobie trochę. Okej. Potwierdź. Chociaż wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem będzie kupienie sobie nasiona słonecznika, sadzenie tego i przerabianie na paliwo i sprzedawanie tego paliwa. I to będzie głównym naszym źródłem jakby dochodu, czyli zbierania tych pieniędzy, bo to będzie coś, co możemy cały czas wyprodukowywać bez przerwy. Tak, to jest to. Nie kupujemy nasiona marchwi czy czegoś tam innego, tylko będziemy brać nasiona oleju i za chwilę będziemy starać się, jak tutaj znajdę tylko punkty technologii, to będę się starał dążyć do tego, żebyśmy mogli produkować paliwo. A to będzie w produkcji. Niestety troszeczkę będziemy musieli do tego, no, będzie długa droga. Na pewno sobie damy siła wiatru. Potem magazynowanie energii, czyli szafa z akumulatorami, ale tej małej ja nie będę chciał.
Piły elektryczne są oczywiście wymagane. No i na końcu mamy biopaliwo. To jest szybkość produkcji. Szybkość mi nie będzie jakoś potrzebna, nie wiadomo jak. Natomiast na pewno będę musiał kaskadę baterii dać i siłę wiatru później. Czyli to jest nasz plan. Bardzo odległy oczywiście. Okej. Bandyci przy bramie. No jasne, że to bierzemy. Kurde. Produkcja, a zatem tak jak mówiłem, siła wiatru. To jest myśl. Znaczy nie wiem, ile paliwa tak naprawdę jeszcze kosztuje, nie? Ale ile by nie kosztowało, wydaje mi się, że to jest już dosyć taki, no, solidny, przerobiony produkt, który będzie miał na pewno swoją wartość. A mnie to tak naprawdę wyprodukowanie tego paliwa nic nie kosztuje, oprócz trochę prądu. No i wiadomo, że ludzi trzeba zatrudnić do tego, prawda? Tu mamy darmową włókninę. Włókna, bo to jest plastik. Okej. Jak tam skład? Daje radę. Ojej, co? Dupa nie daje radę, kurde, przecież... Nie mają skąd zbierać, moment. Nie wiem, gdzie tutaj im dać teraz. Dajmy im tutaj. A tu jagody? Już... Jeszcze są. Skład, owszem, mogę im jeszcze jeden nawet tutaj dać, nie? Tylko po co im? A czemu dalej nie możemy? 150, no to... No to nic. Przybył konwój, okej. Specjaliści gotowi do działania. Co stąd już wzięliśmy? Dobrze, sprawdź, co jest tutaj. Będziemy się bić, lekarstwa. Dobrze. Konwój przybył, mówicie, tak? Chwila, bo tutaj... Okej, to już jest wyzbierane. I tutaj też jedno już jest wyzbierane, okej. Coś chciałem zrobić. Dobra, budowa składu zakończona. I wy będziecie tutaj teraz, albo nie. O, raz, wraz z tym. Aha, mamy 472. Ale to nie wystarczy, żeby kupić nasiono. Mamy medyka także. Żaden problem. Się bić. Całkiem nieźle. Ty dalej lekarstwa podnosisz, to już w zasadzie ostatni raz. A ty jeszcze włókna.
Aczkolwiek jedzenia mamy dużo. To może też jedzenie sprzedamy trochę. Nie jagody oczywiście, ale ziemniaki albo kukurydza. Nie wiem czemu kukurydzy nie mam. Ale ziemniaki, no nie są zbytnio jakoś mocno warte. Metal, części są bardzo cenne, plastik nie, jagody też średnio w zasadzie, antybiotyki bardzo. Leki za 20, nice. Ryby, dziczyzna, deski najtaniej tu już w ogóle. Mm. 185, no może aż tyle nie potrzebujemy, potrzebujemy stówkę chyba, nie? Słonecznik kosztuje 440. A to moglibyśmy wziąć. Potwierdź. Tu już nic nie musimy kombinować. Ani sprzedawać. Fajnie to teraz wygląda. Przejrzyście. Ta reputacja w tym momencie faktycznie się to nie liczy. No i w ogóle to, no, ma to wreszcie sens, tak, że jest jakaś waluta, kurczę. Okej, kolonizatorzy dorośli, to dobrze. Dobi. Ty wreszcie możesz sprawdzać kolejne tereny. Oh yes, tego nam trzeba było. Tu już nie ma nic, no to idź tutaj. Okej. Okej, pewnie te. Nie. No te to mnie nie interesują, ale tutaj były deski jeszcze. Nie, te tutaj się trzymają. A to w ten sposób możemy też. Nie musimy wchodzić ciągle przez tamto. To dobrze. Bierz beton. Ty bierz to. A ty bierz lekarstwa. Dostał, niestety jest niebezpieczeństwo. Co się stało? Odpady promieniotwórcze. A czemu jakoś tak ten? Po co, bo chodzili po tym i to nagle tak wybuchło? No nie wiem, w każdym razie. Magazynowanie energii. Musimy lecieć dalej. 23 godziny, aż to będzie się robić. Przenosimy obszar. Dajmy im tutaj. Dostał. Betonu już nie ma. Dobrze, sprawdź co tutaj mamy. No to będziesz się bić. Deski. Okej. Alzo. Skoro przybył konwój. Stawiamy kolejne duże pole. Już będziemy sobie powoli produkować to wszystko.
Magazyn, ale to ja chciałem ten większy magazyn. Nice. Słonecznik, dwie osoby. I ostatnie 124 punkty. Czyli zbierasz lekarstwa, znowu dostał, ale jeszcze może coś poeksplorować. Ty masz bardzo dobry atak. Wziąłeś na hita. I mamy aż 610 punktów technologii. Super. Teraz tylko nas ogranicza czas. Najbardziej trudny technicznie kolejnictwowy po zmaganiach ze szczególnie trudnym problemem. Przez cały czas, który wydaje się wiecznością, pragnie wyruszyć na wyprawę poza kolonią, aby oczyścić myśli. Co jednak niepokojące, to fakt, że chce zrobić to sam. Dobra, zgódź się, no. Dożegnę się, wyrusza za sobą do wyprawy. Nie oczekuję chłodnego spotkania. Ale wraca po niespełna godzinie, dotykając i trzymając się. No dobra, trudno, no. Okej. Lecimy, lecimy. Bo zaraz będziemy mogli biopaliwko sobie postawić. Źródło jagody wyczerpane. A jeszcze macie sporo. Dostał, niestety. Ojej, on tylko 150 może zbierać. Szkoda. Mało troszeczkę. Tu już zebrałeś wszystko. Albo zebrałeś, nie wiem, bo... W zasadzie głos jest męski, nie? Ale... Z gęby to jak kobieta prawie, że... O, i mamy auto. Dobra, sprawdź, co mamy tutaj. Darmowa blacha, to na pewno jeszcze ją weźmiesz, zanim wrócisz. Super, super. Nie wiem, ja jestem zadowolony. Genialne, genialnie nam się zaczyna tutaj ten scenariusz i ta gra w ogóle. Trzech specjalistów już na samym początku. Auto już praktycznie mamy. Za chwilę będziemy w ogóle to biopaliwo sobie tworzyć i nim handlować. Zbierać walutę właśnie w ten sposób. Oczywiście, jeżeli będzie coś konkretnego i ciekawego do kupienia, no bo... No wiadomo, że nie ma sensu. Innego. Za bardzo to paliwo ten. A czemu tutaj drogi nie ma? No nie wiem. W każdym razie. Znowu dostał. No nie wiem, czy będziemy nim więcej ryzykować. Chyba on już wróci do domu. Ty pozbierasz podzespoły, jak na razie. Ty jeszcze posprawdzaj, co jest tutaj. Lekarstwa, ale niestety jest niebezpieczeństwo, więc on tego zbierać na pewno nie będzie. Jak tam? 23 godziny już minęły? Prawie. Już jest dosłownie. I biopaliwo. Natomiast po biopaliwie musimy jeszcze zrobić kaskadę. Baterii i większy wiatrak, bo tego mniejszego na razie mi się nie opłaca stawiać kompletnie. Tak jest. Tak jest. Czemu oni są niezadowoleni? Jacyś niektórzy w ogóle, to nie rozumiem tego. Kamienice zatem stawiamy. Tu zaraz przy polu sobie postawimy. Bo tutaj pole się jeszcze jedno zmieści.
I ty, ziomek, ziomeczek, w takim razie idziesz zbierać tutaj te punkty.